Dzień dobry, gościem OX.pl jest pani Alicja Cieślar. Jemy sobie marchewkę, raczej konie za nami jedzą marchewkę. Dzień dobry, pani Alicjo. Dzień dobry, witam. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS. Zgadza się, co to za twór, bo niektórzy jeszcze nie wiedzą. No trudno, żeby nie wiedzieli, jak AS działa już 20 lat. Właśnie, taki jubileusz. To też przy okazji powiedzmy, jak to się zaczęło, bo wiem, że są pewne nazwiska też związane, nie tylko pani i teraz wolontariuszy, ale jeszcze wcześniej. Tak, w dniu 20 lat powstania stowarzyszenia. Stowarzyszenie powstało dzięki inicjatywie kilkunastu osób z Ustronia i nie tylko, 20 lat temu. Głównym takim inicjatorem tego była pani Mira Jurczyńska, na pewno w Cieszynie znana z tego, że przyczyniła się do powstania Kolegium Języków Obcych w Cieszynie, pani Teresa Szewczyk, adwokat, pani Elżbieta Buchta, pani Anna Suchanek, która jest w tej chwili radną powiatową. Była to grupa osób, i jeszcze chciałam dodać, że pani Mira Jurczyńska w przyszłym roku będzie obchodziła stulecie urodzin. No proszę, to 200 lat musimy jej zaśpiewać z konikami razem, ale to zaraz po programie albo jeszcze przed wyłączeniem kamero. I właśnie, i to były osoby już takie na emeryturze, które chciały jakoś zająć się sprawą zwierząt i były to wtedy całkiem inne działania, bo po prostu nie było internetu, nie było Facebooka. Działały te panie całkiem inaczej. Pięknie to pisała i ukaże się to w kalendarzu ustrońskim pani Lidia Karadnik, redaktorka Gazety Ustrońskiej. Ten artykuł ukaże się w kalendarzu ustrońskim w przyszłym roku i przytoczyła tam całą historię i to, co się działo wtedy. Myśmy przejęli, tak jakby weszli do ASA 4-5 lat temu. Mieliśmy już inne możliwości, inne środki były i zaczęliśmy po prostu całkiem robić coś innego, wykorzystując internet. Wtedy były robione przez panie fantastyczne imprezy w Amfiteatrze Ustrońskim. Były konkursy na najpiękniejszego kundelka, były konkursy plastyczne, wchodziły panie do szkół, tam zakładały takie stowarzyszenia szkolne. No to było inne działanie niż teraz nam daje możliwość internet. Czyli tak, opiekujecie się jako Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS psami, kotami, jeżami, koniami, tak? No zdarzają się zające i wiewiórki. Tak, i tutaj kto się odezwał przed chwilą? Kuba. A jakie są jeszcze imiona tych koni? Jest Kucynka, jest Garuś i jest Bajka. A i tam z tyłu ta duża klacz to jest Bastylia, to jest mój prywatny koń, który jest ze mną 17 lat. To jest ślepa klacz, gdy likwidowano stadninę w Ochabach, po prostu kupiłam ją w cenie mięsa rzeźnego. Jak trafiają zwierzęta do Was, do stowarzyszenia? Jak to się odbywa? Różnie. W najgorszej sytuacji są koty, ponieważ psy z natury swojej są tak jakby dla ludzi groźniejsze. I generalnie trafiają do schroniska. My zajmujemy się potem takimi zwierzakami, które sobie w schronisku nie dają rady i zabieramy je na nasze domy tymczasowe, żeby im w ten sposób pomóc. Koty są traktowane po macoszemu, zależy w jakiej gminie. Jest to tak zwane zło konieczne. Niektóre gminy mówią, że kotom nie należy się pomoc, koty mają się wyżywić same i mają po prostu gdzieś umierać, jeżeli są chore. Ale są gminy, które bardzo dobrze wywiązują się z obowiązku pomocy kotom wolnożyjącym. I psy też trafiają do Was i rozumiem, że różni ludzie mogą w różny sposób pozyskać jakoś, adoptować, przygarnąć. Może nie różni, fajni ludzie. Jakie są warunki? No, dla każdego zwierzęta oceniane jest to indywidualnie, bo inne warunki wymaga mały piesek, inne warunki są potrzebne dla psa dużego i z każdym rozmawiamy indywidualnie i sprawdzamy to indywidualnie. Tak samo to dotyczy kotów. Są koty, które nie nadają się do przebywania tylko w mieszkaniu, a są koty, które, żeby się dobrze czuły, muszą mieć możliwość wyjścia. Bezpiecznego wyjścia. Okej. Okay. I te konie też można przygarnąć, oprócz pani koń? Nie. Te konie są wyrokiem sądu wykonawczego
bo w ich sprawie toczyły się dwie rozprawy, które wytoczyliśmy właścicielowi tych koni. Obydwie wygraliśmy i wyrokiem sądu wykonawczego zostały przydzielone do Stowarzyszenia AS. W tej chwili mogłyby pójść do adopcji, ale myślę, że tak dobrze się zadomowiły i wszyscy je tak bardzo lubią, że chyba o adopcji nie może być mowy. A jak radzicie sobie z finansami? Dobrze, to proszę Państwa, to może zadam w ten sposób pytanie. To jak można, czy można jakoś pomóc tak z widzów, z nas, od nas? No wiadomo, cieszymy się z każdej wpłaty, nawet tej najmniejszej, dlatego że kilka takich wkład robi coś większego. Staramy się to wykorzystywać jak najlepiej. Sami żeśmy się, tak jakby powiedzieć, opodatkowali. Nie używamy sprzętów, nie mamy sprzętów stowarzyszeniowych. Wszystkie prace, jeśli chodzi o zdjęcia, obróbki, dokumenty, robimy na swoich sprzętach domowych. Pokrywamy koszty papieru, drukarek, tonerów i tak dalej. Nie pobieramy pieniędzy na przykład na dojazd, na interwencję ze stowarzyszenia. Wszystko robimy z własnych środków i dlatego wszystko to, co wpływa na konto, jest przeznaczane na potrzeby zwierząt. Dobrze, a potrzeby są duże i tak sobie myślę, bo ja tak trochę wiem z dziennikarskiego śledztwa, że chyba też wolontariusze nie tylko pomagają zwierzętom, ale też pomagacie sobie nawzajem, nie? Jakby to tak powiedzieć. To znaczy, tworzycie taką grupę chyba zgranych ludzi. Tak. I to jest fajne. To jest fajne, że oprócz tego, że pomagamy właśnie zwierzakom, pomagamy też czasami właścicielom tych zwierząt, bo to też tak się odbywa. Dlatego, że no, trafienie do schroniska dla zwierzaka to jest już zło takie ostateczne. Jeżeli ktoś po prostu chce się opiekować tym psem czy kotem, a warunki finansowe mu na to nie pozwalają, żeby to robić w odpowiedni sposób, my wtedy zapewniamy pomoc i lekarską, weterynaryjną i dokarmiamy takiego zwierzaka, żeby mógł zostać razem ze swoim właścicielem. Czasami do tych ludzi samotnych jest to ostatni taki przyjaciel na ich drodze życia. A oprócz tego, no fantastycznie nam się razem żyje. I wygląda to w ten sposób, że ja może za dużo mam pomysłów, te pomysły potem na grupie WhatsAppowej sprzedaję ludziom i zamiast oni mi powiedzieć, Ala, weź się uspokój, to zawsze jest, dobra, robimy. I tak było z domem zaraz po rozpoczęciu działań napaści na Ukrainę, gdzie stworzyliśmy w Ustroniu dzięki pracy bardzo dużej ilości osób i dzięki doposażeniu tego domu, dom dla 35 ludzi z Ukrainy. 5 osób do dzisiejszego dnia w tym domu mieszka. I to była praca od rana do wieczora, to było no, na różnych polach, bo były potrzebne środki czystości, były potrzebne środki po prostu żywienie, ubrania, no wszystko. I to wszystko powstało. I to tylko dzięki ludziom, naszym wolontariuszom, ich przyjaciołom, ich rodzinom. I tak to wszystko, taki łańcuszek fajnych po prostu ludzi się otworzył. I my też dzięki temu poznajemy coraz więcej fajnych ludzi. I to jest fajne. Tak. To zapytam o marzenia na koniec. Pani marzenia? O marzenia stowarzyszenia? Te marzenia się chyba pokrywają. No na pewno pomóc jak największej ilości zwierząt. Marzy mi się, chociaż już to już nie ten wiek i musiałabym być młodsza, stworzenie schroniska, w którym zwłaszcza duże zwierzęta mogłyby czekać do końca swoich dni w spokoju, w czystości, najedzone, bezpieczne, żeby na przykład konie nie umierały w rzeźni. Tak, albo podczas innych rzeczy, tak. Właśnie, albo na trasie do Morskiego Oka, prawda? Do tego życzmy sobie i stowarzyszeniu i zwierzętom. Dziękuję za rozmowę. Alicja Cieślar była naszym gościem. Dziękuję, zapraszam. Do zobaczenia.